Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza snop, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Ukochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, niech mi będzie wolno pierwsze dwie minuty tej homilii poświęcić paru takim kwestiom związanym może nie tyle z organizacją, co z tym, że po raz pierwszy się dorwałem do głosu w czasie tych rekolekcji. Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie tutaj do waszego środowiska, a właściwie do całego tego świata, który tutaj stworzyli dla nas księża salwatorianie. Bardzo jestem wdzięczny, zaszczycony i każde z tych słów jest niebywale szczere. Wdzięczny też Panu Bogu, że tak mnie wiedzie. Chcę też po drugie wszystkich was serdecznie powitać. Z niektórymi się już przywitałem, niektórzy to moi starzy przyjaciele, ale większość osób jest mi podarowana po raz pierwszy w życiu. Ja wam też także wszystkich ciepło witam. I po trzecie, to będzie już koniec tego wstępu, prymat Boga w czasach zarazy, malutkie wyjaśnienie. Mianowicie, jak rozumiem to pojęcie, bo to ważne, żebyście wiedzieli, co ja mam w głowie, żeby samemu mieć dobrze w głowie potem. Otóż pojęcie czasy zarazy oznacza tu coś znacznie szerszego, głębszego i bardziej duchowego niż epoka wirusowej pandemii. Jak się państwo domyślają zapewne. Choć covidowa zaraza i jej straszny czas nie są tu bez związku z pojęciem obecnym w tytule tych naszych rekolekcji. Wręcz przeciwnie, myślę, że te czasy pomogły niejedno pojąć z istoty prawdziwie śmiertelnej zarazy. Natomiast prymat Boga, który jest obecny w tytule, należy rozumieć absolutnie dosłownie. Absolutny prymat Boga jest absolutnie konieczny, by życie wygrało ze śmiercią. W każdym wymiarze tych rzeczywistości. Więc co to znaczy dać dzisiaj, w czasach wielorako rozumianej zarazy, Bogu absolutne pierwszeństwo w moim, naszym życiu? To jest to pytanie, które wisi nad tymi trzema dniami. Za głównego specjalistę, diagnostyka i proroka w tej kwestii uważam Józefa Ratzingera, Benedykta XVI.
Ta koincydencja ze śmiercią papieża jest niezwykła, jeśli chodzi o ten nasz czas. Stąd moje częste odwołania do jego myśli, diagnoz, recept w sprawie prymatu Boga w czasach zarazy. Jemu bardzo dużo w tej kwestii zawdzięczam i chcę to jasno powiedzieć. Moi kochani, teraz już zatrzymajmy się na chwilę przy czytaniach, które przed chwilą otworzyły naszą modlitwę właściwie. Słowo Boga, które nam jest dane na ten wieczór, na tę Eucharystię. Otóż jeśli chodzi o pierwsze czytanie, to chciałbym z niego wydłubać jedną myśl i na niej skupić waszą i moją uwagę. Mianowicie autor listu do Hebrajczyków tłumaczy odbiorcom tego tekstu. Słychać mnie dobrze, tak? Tłumaczy odbiorcom tego tekstu. Potrzebujecie bowiem wytrwałości. Te trzy słowa proponuję, żebyście Państwo uczynili też tworzywem swojej modlitwy czy medytacji. Potrzebujecie bowiem wytrwałości. W pierwszy wieczór tych dni Bóg do nas tym słowem się zwraca. Zwycięstwo przyniesie wytrwałość. To mówi w innym miejscu Pan Jezus w Ewangelii. Bardzo ciekawą rzecz na temat wytrwałości pisze w sumie teologicznej święty Tomasz. Wynotowałem sobie to jego zdanie. Bardzo jest oryginalne. Pisze tak. Konieczna jest jakaś cnota, która by podtrzymywała dobro rozumu przeciw smutkowi. By mianowicie, pisze Tomasz, rozum tej namiętności, przez tę namiętność rozumie smutek, nie uległ. Rolę tę spełnia właśnie cierpliwość. Przyznacie, że to jest ciekawe bardzo. Cierpliwość Tomasz uważa za lek na smutek w naszym życiu. W Grece Nowego Testamentu ta cnota to hypomone, którą właściwie bibliści nie wiedzą, jak tłumaczyć do końca. Czy to jest cierpliwa wytrwałość, czy to jest wytrwała cierpliwość, czy to jest wewnętrzna aktywność, czynna gotowość, niewzruszona wierność. Wszystko wokół tego pojęcia hypomone. To jeśli chodzi o pierwsze czytanie, tyle. To jest ta myśl, potrzebujecie bowiem wytrwałości. A co do Ewangelii, to królem tej Ewangelii, królem, że tak powiem, literackim, tak to nazwijmy, jest przypowieść. Nie dość, że są tam dwie, trzy przypowieści w tej Ewangelii, to jeszcze są myśli o przypowieściach takie, że bez przypowieści do nich nie mówił i tak dalej. Otóż okazuje się, i to jest a propos współczesności i zaraz, które nas trapią, myślę, teza bardzo też ciekawa. Okazuje się, że Ewangelia się nie zaczyna od wyjaśnienia pojęć. Znają Państwo te wszystkie dokumenty, nie? Przez apostoła pierwszego będziemy rozumieli Piotra. Dalej P1. Znacie te dokumenty. Przez apostoła drugiego będziemy rozumieli dalej to. Więc to ciągle słyszę, nie? Że również w Kościele. Chociaż procedujmy, nie mówią. Domknijmy system. Załóżmy komisję. Zreformujmy wszystkie kurie tego świata. Stwórzmy pole do debaty.
Skończmy z wierszykami. Żadne gorczyczne ziarenko. Chrześcijaństwo to bardzo poważna sprawa. Więc ta Ewangelia idzie dokładnie pod prąd tego typu myśleniu. Nazwałbym to myślenie najłagodniej korporacyjnym, które zdaje się panować nad naszą rzeczywistością. Czyli to byłaby myśl z Ewangelii. Tamta o wytrwałości, ta z Ewangelii, a teraz w tej ostatniej części mojej homilii chciałbym przybliżyć wam, siostrom moim i braciom, uczestnikom tych dni wspólnych w świetle Bożego Słowa, rozumienie przez Benedykta XVI trzech pokus Pana Jezusa na pustyni. Robię to dlatego w tej ostatniej, zasadniczej części pierwszej homilii, pierwszej naszej Eucharystii, ponieważ ja osobiście, kiedy jestem uczestnikiem rekolekcji, to spodziewam się po takich dniach szczególnie konfrontacji z tym, co mi przeszkadza w mojej relacji z Bogiem. Znaczy, że ktoś mi pomoże nazwać mój grzech, rzuci jakiś snop światła na to, co we mnie jest pogmatwane, co stanowi jakąś barierę dla słowa, dla światła, które idzie od Niego. I chciałbym, żebyśmy się wspólnie, ale pod moim takim malutkim przewodnictwem przyjrzeli, jak to rozumie, a nie ma genialniejszego tekstu na temat pokus i zła, jakie nam grozi, jak te synoptyczne opisy kuszonego Chrystusa. My jesteśmy kuszeni tak jak on wszedł w samą głębię, w same trzewia, w same bebechy naszych własnych pokus. Otóż ku naszemu zaskoczeniu ewangeliści zwracają uwagę na to, że było to właściwie, to jest arcyciekawe, pierwsze polecenie Ducha dane Jezusowi, aby był kuszony przez diabła. Dopiero co namaszczonemu namaszczonego Duchem Pańskim w czasie chrztu wyprowadził go na pustynię, aby był kuszony przez diabła. W przypadku pierwszej pokusy chciałbym jakby do esencji sprowadzić tę interpretację Benedykta XVI. Przypomnę, że ona brzmiała: przemień kamienie w chleb. Znaczy musisz udowodnić, że jesteś Synem Bożym, mu mówi, nie? No, na wstępie. I teraz, bo na razie się niewystarczająco wykazałeś. Czyli musisz dokonać pod moim kierunkiem paru spektakularnych czynów, które pomogą ludziom uwierzyć, że jesteś Synem Bożym i w ten sposób zrobisz to, po co przyszedłeś. Przecież na tym ci zależy. To ja ci powiem, co trzeba robić, żeby to się udało. One są bardzo wyrafinowane, te pokusy.
Na razie się za mało wykazałeś, ale pierwsza rzecz, jaką ci radzę, i to jest ta pierwsza pokusa, przemień kamienie w chleb i w ten sposób rozwiążesz problemy socjalne tych, do których przyszedłeś. Przyszedłeś im pomóc, nieprawdaż? Czyż nie powinny one być pierwszym i właściwym kryterium zbawienia, rozwiązanie problemów socjalnych tych ludzi? Charytatywnie im pomóc? Charytatywnie? I wtedy zostaniesz uznany za wysłannika Boga. A ci wokół ciebie, za Kościół Boga. Czegoż to się dzisiaj świat spodziewa po Kościele? Ma mieć kaganiec i rozdawać chleb. Ewentualnie szczepić, ale to jest to samo. Po tym rozpoznamy Twoją, Jezusie, mówi mu diabeł, i Waszą, chrześcijanie, wiarygodność. Po doczesnym wybawianiu człowieka. W odpowiedzi na tę pokusę Ratzinger gdzieś w swoich pismach cytuje jednego z męczenników ofiar nazizmu w Niemczech, takiego jezuita Alfreda Delpa. Mówi, chleb jest ważny, ważniejsza wolność, a najważniejsza niezłomna wierność i nigdy niezdradzona adoracja. Taka jest kolejność. Dodaje Ratzinger, cytuję. Tam, gdzie Boga uważa się za drugorzędną kategorię, którą można czasowo lub w ogóle odsunąć na bok, ze względu na inne, na razie ważniejsze sprawy. Chleb. Pandemia. Tam ponoszą porażkę właśnie te inne, rzekomo ważniejsze sprawy. Kochani, to polecam do głębokiego namysłu. Tam, gdzie się czasowo... Ja nie rezygnuję z Ciebie, Panie Boże, ale na razie musisz być na drugim miejscu, bo coś bardzo pilnego jest do zrobienia. To jest, mówi Ratzinger, najkrótsza droga do klęski tego, czym się aktualnie zajmujemy. Jeżeli to wypcha Boga z pierwszego miejsca na podium. Druga pokusa, mogę jeszcze chwilkę. Druga pokusa, przypomnę, że ona brzmi, rzuć się w dół, bo jest napisane, że aniołom swoim rozkaże. Tutaj diabeł występuje jako znawca pisma i teolog. To jest przede wszystkim tutaj dla nas poważna lekcja, dla nas, którzy siedzimy najbliżej ołtarza. Co już samo w sobie powinno być dla każdego księdza, dla biblisty i teologa, postawić go w stan najwyższej uwagi. Bowiem Benedykt XVI tu zauważa, że interpretacja Biblii może być narzędziem antychrysta. Cytuję go. A teologia może świetnie posłużyć do demontażu wiary. O tym jest ta pokusa. Znaczy diabeł mówi mi, teologowi, tak. Stary, w porządku. Jesteś teologiem. Uprawiaj taką teologię. A w swoim duszpasterstwie, na swojej ambonie,
głosi takie tezy, w której wiara nie będzie aż tak istotna. To się da. W której Bóg nie będzie mówił i w której Bóg ma nie mieć zbyt wiele do powiedzenia, poza tym, co sam mu pozwolisz powiedzieć. Czyli narzucić Bogu nasze własne warunki. No, groźne to jest dla księdza ekstremalnie. Dzisiaj absolutnie ekstremalnie. Jeśli wyprowadzę wniosek z homilii, że trzeba segregować śmieci, wszyscy mi będą bili brawo od lewa do prawa. Po tylu latach pracy wiem, co mówić, żeby mi wszyscy klaskali. Jeśli wyprowadzę wniosek z homilii, że nie wolno żyć na kocią łapę, będę miał od razu dwie osoby w zakrystii. Być może kłopoty z proboszczem, a może i biskupa za chwilę na głowie. To są bardzo aktualne pokusy. Trzecia pokusa, upadnij i oddaj mi pokłon, a wszystko ci dam. Zdaniem Benedykta najważniejsza, absolutnie fundamentalna, jest w gruncie rzeczy pytaniem o to, co ma czynić Zbawca świata. On mówi, przyszedłeś po to, żeby to wszystko, cały ten świat był twój, żeby to zdobyć dla swojego Ojca. Nie? Więc posłuchaj, ja jestem księciem tego świata, tak mnie nazywacie, prawda? Czyli to wszystko należy do mnie. Jak mi oddasz pokłon, to ci to wszystko daję i twoja misja się spełnia. Bez tej całej krzyża, ropy, szarpaniny, bez tego wszystkiego. Będziesz to miał zaraz. I Chrystus mówi, wolę nie zbawić świata, ty se go zostaw, byle Bóg był jedynym kimś, przed kim będę padał na twarz. To jest odpowiedź Chrystusa. Ona ostatecznie, ta odpowiedź przyniesie ostateczne zbawienie świata. Ale to jest już ponad logiką diabła i ponad jego możliwościami. Ale on nam to oferuje. Kochani, tyle o pokusach. Pomyślcie o swoim życiu. O tym, w jaki sposób one się przekładają na waszą codzienność. Ja, mówię to bardzo szczerze, wielokrotnie tę interpretację Benedykta usiłuję przyłożyć do życia własnego. A jest to o tyle prostsze, że jak widzicie, ostrze tych interpretacji idzie w takim kierunku duszpastersko-teologiczno jakimś. Znaczy, ono bardzo dotyka mojego życia. Ale warto postawić tak radykalnie na Boga, jak Chrystus w tych trzech pokusach. O ten prymat chodzi. Bóg ponad wszystko, ponad każde drugorzędne dobro. Wtedy to się opłaci temu drugorzędnemu dobru. Ostatnia myśl tej homilii, zdanie Ratzingera. Raz straciwszy reputację, człowiek żyje swobodniej. Zdaje się, że to był jego przypadek. Boimy się tego pierwszego wtrącenia do lochu dla oszołomów. Jak to się już raz stanie, czujemy się wolniejsi. Możecie wszystko. Odwaga, cytuję go dalej, zerwania ze światem daje wolność. Amen.